Przyjemność i zysk ze studiowania Biblii, rozdział 14. Nie bój się pożyczać i pożyczaj swoją Biblię. Dlaczego? Jakiś czas temu pewien człowiek chciał zabrać moją Biblię do domu, by wydobyć z niej kilka rzeczy i zobaczyć, jakie mam notatki. Ku mojemu zaskoczeniu, kiedy Biblia do mnie wróciła, ja w niej znalazłem jego notatki. A brzmiały one tak... Usprawiedliwienie to zmiana stanu, nowa pozycja przed Bogiem. Nawrócenie to zmiana życia, to nowe życie dla Boga. Odrodzenie to zmiana natury, to nowe serce od Boga. W tym samym rękopisie znalazłem te wiersze: Tylko Jezus. Światłość nieba jest obliczem Jezusa, radość nieba jest obecnością Jezusa, melodia nieba, jest imieniem Jezusa. Tematem nieba jest dzieło Jezusa. Pełnią nieba jest sam Jezus. Pewien stary pisarz powiedział, że niektóre książki mają być degustowane, inne połykane, a jeszcze inne przeżuwane i trawione. Biblia jest taka, że nigdy nie można jej wyczerpać jest jak studnia bez dna. Zawsze można znaleźć świeżą prawdę tryskającą z jej stron. Stąd moja wielka fascynacja ciągłym i szczerym badaniem Biblii. Stąd także konieczność pisania po swojej Biblii. Jeśli nie masz niezwykłej pamięci, nie możesz zachować dobrych rzeczy, które słyszysz. Jeśli zaufasz tylko swojemu uchu, w ciągu dnia lub dwóch ucieknie ci dobra treść, którą słyszałeś. Ale jeśli zapiszesz usłyszaną myśl i zaznaczysz w swojej Biblii jakiego wersetu dotyczyła nie stracisz jej. Zaznaczanie fragmentów Biblii nie powinno zwolnić nas z zapamiętania tekstów biblijnych. Prawidłowo wykonane notatki wyostrzają pamięć, a nie stępiają jej, ponieważ nadają znaczenie pewnym rzeczom, które przyciągają wzrok, a które przez ciągłe czytanie Możemy poznać na pamięć. Przez wiele lat nosiłem ze sobą jedną Biblię. Jest ona dla mnie wiele warta i powiem wam dlaczego. Ponieważ mam w niej tyle zaznaczonych fragmentów, że jeśli ktoś wezmie mnie w dowolnej chwili do głoszenia, to jestem gotowy. Bez względu na to, czy mówiłbym o wierze, nadziei, miłosierdziu, zbawieniu, czy jakimkolwiek innym temacie. To wszystko do mnie wraca. Jeżeli kiedykolwiek zostaję nieoczekiwanie wezwany do głoszenia, zawsze jestem gotowy. Każde dziecko Boże powinno być jak żołnierz i zawsze trwać w gotowości. Jeśli królowa Anglii wyśle jutro armii rozkaz wyjazdu do Indii, to żołnierz jest gotowy do podróży. Ale my nie będziemy gotowi, jeśli nie będziemy studiować Biblii. Więc kiedy słyszysz dobrą rzecz po prostu zanotuj ją sobie bo jeśli jest dobra dla ciebie to może być też dobra dla kogoś innego Czasem pytam ludzi co przeżywają z Bogiem w ostatnim czasie i ludzie odpowiadają że nie mają nic do powiedzenia Jak to Pismo mówi z obfiteści serca usta mówią jeśli wypełnisz się pismem świętym, potem nie będziesz mógł się powstrzymać od mówienia o Bogu. Trzymaj świat z daleka od swojego serca, wypełniając się słowem Boga. Zaznaczanie biblijne sprawia, że Biblia jest dla Ciebie nową książką. Zaznaczaj swoją Biblię, a ona zamiast być suchą, nieciekawą, stanie się dla Ciebie piękną książką. To co widzisz. Wywiera bardziej trwałe wrażenie na Twojej pamięci niż to, co słyszysz. Jak oznaczać i co oznaczać? Istnieje wiele metod znakowania. Niektóre z nich wykorzystują sześć lub osiem kolorowych atramentów lub ołówków. Czarnego używa się zwykle do oznaczania tekstów, które odnoszą się do Grzechu, czerwonego, wszystkich odniesień do Krzyża, niebieskiego, wszystkich odniesień do Nieba itd inni wymyślają swoje symbole. Kiedy jest jakieś odniesienie do krzyża, umieszczają x na marginesie. Niektórzy piszą e, gdy fragment dotyczy głoszenia Ewangelii. Ale ostrożnie, nie kopiuj zbyt bardzo tego. Istnieje niebezpieczeństwo, że przesadzisz z tym i uczynisz swoje znaki bardziej widoczne niż pismo święte. Jeśli system jest skomplikowany, to staje się ciężarem. A ty prawdopodobnie będziesz się ciągle mylić i może dojść do tego, że będzie ci łatwiej zapamiętać tekst, niż zaznaczanie Twoich znaków. Ja uważam, że czarny atrament jest wystarczająco dobry do wszystkich celów. Nie używam żadnego innego, chyba że jest akurat czerwony atrament, to wtedy zaznaczam teksty, które chcą zwrócić uwagę na krew naszego Zbawiciela. Najprostszym sposobem zaznaczenia jest podkreślenie słów lub wykonanie jakiś kresek obok wiersza. Innym dobrym sposobem jest zaznaczenie drukowanych liter długopisem, po prostu pogrubienie ich. Słowo będzie wtedy wyróżniać się jak grubsza czcionka. Jeśli jakieś słowo lub zdanie często powtarza się w rozdziale lub księdze, należy umieścić kolejne numery na marginesie obok tekstu. Tak możesz na przykład oznaczyć, że w drugim rozdziale księgi Habakuka znajdujemy pięć nieszczęść przeciwko pięciu grzechom wspólnym. Możesz postawić X na marginesie przeciwko rzeczom ogólnie nieprzestrzeganym. Na przykład kobiety, które nie powinny nosić męskich ubrań czy prawom dotyczącym grzebania ptaków. Zobacz księga powtórzonego prawa 22 rozdział, wersy 5 do 6. Pomocne jest też zaznaczanie. 1. Odniesienia tekstów do siebie. Na przykład, księga Rodzaju 1:1 odnosi się do Hebrajczyków 11:3. Możesz zaznaczać też niefortunne podziały rozdziałów. Wiemy, że te podziały zostały wprowadzone w XVI wieku. Zobacz na przykład końcówkę Jana i podział pomiędzy siódmym a ósmym rozdziałem. Tam nie powinno być nowego rozdziału. Na początku każdej księgi możesz napisać krótkie jej streszczenie, coś w rodzaju streszczenia podawanego w niektórych Bibliach. To będzie dla Ciebie bardzo pomocne. Możesz też zaznaczać słowa kluczowe i kluczowe wersety. Zanotujcie też każdy tekst, który oznacza kryzys religijny w Waszym życiu. Słyszałem kiedyś, jak pewien ojciec wygłaszał kazanie, z pierwszego listu do Koryntian z pierwszego rozdziału dziewiątego wersetu i prosił słuchaczy, by napisali na swoich Bibliach, że byli tego dnia wezwani do Wspólnoty Jego Syna, Chrystusa naszego Pana. Zaznaczaj fragmenty na kazaniach. Kiedy kaznodzieja podaje fragment, z którego naucza, zaznacz go, gdy będzie głosił umieść kilka słów na marginesie, najlepiej zapisuj słowa kluczowe. Które przypomną ci kiedyś całe kazanie. Dzięki temu planowi, robienie małych notatek na marginesie, pamiętam wiele kazań, które słyszałem wiele lat temu. Każdy chrześcijanin powinien notować ważne słowa i idee kaznodziei, bo kiedy jest z innymi ludźmi, na przykład niewierzącymi, może im to powtórzyć. Powinniśmy mieć cztery uszy dwa dla siebie i dwa dla innych ludzi. Następnie, jeśli jesteśmy w nowym miejscu i spotykamy się z kimś nowym, możemy zacytować właśnie te fragmenty i powiedzieć: Słyszałem, że ten mówił tak i tak. Na pewno wzbudzi to dyskusję, a ludzie, którzy łakną Boga, będą zadowoleni. Pamiętaj, świat ginie z powodu braku poznania Boga. Dodatkowe przykłady zaznaczania. Zobacz księgę wyjścia, szósty rozdział. Wersy 6 do 8 Brzmiały one tak: Dlatego powiedz synom Izraela: Ja jestem Pan, wyprowadzę Was spod ciężarów Egipcjan, wyrwę Was z ich niewoli i wybawię Was wyciągniętym ramieniem i przez wielkie sądy. Wezwę Was sobie za lud i będę Wam Bogiem. Poznacie, że Ja jestem Pan, Wasz Bóg który was wyprowadza spod ciężarów Egipcjan i wyprowadzę was do ziemi, którą przysięgłem dać Abrahamowi, Izaakowi i Jakubowi i dam ją wam w dziedzictwo. Ja jestem Pan. W tych wersetach znajdujemy siedem obietnic. Wydostanę cię spod ciężaru Egipcjan. Wyrwę was z ich niewoli. Wykupię cię wyciągniętą ręką. Zabiorę Cię od pogan. Będę dla Ciebie Bogiem. Zabiorę Cię do obiecanej ziemi. Oddam Ci ziemię jako dziedzictwo. A teraz zobacz Księgę Izajasza, 41, rozdział 10, wers. Brzmi on tak. Nie bój się, bo ja jestem z Tobą. Nie lękaj się, bo ja jestem Twoim Bogiem. Umocnię Cię, wspomogę Cię, i Cię prawicą w swojej sprawiedliwości. Zaznacz, co mówi Bóg. On jest ze swoim sługą. On jest jego Bogiem. On będzie wzmacniał. On pomoże, On będzie wspierał. Psalm 23. Gdy byłem młody, słyszałem bardzo wiele kazań na temat 23. Psalmu. Dziś przyznaję i żałuję, że nie robiłem notatek. Teraz, gdy mam ponad pięćdziesiąt lat, rzeczy ulatują mi z głowy znacznie szybciej. A oto wspaniały fragment z tego psalmu. Pan jest moim pasterzem, niczego mi nie zabraknie. Sprawia, że kładę się na zielonych pastwiskach, prowadzi mnie nad spokojne wody, posila moją duszę, prowadzi mnie ścieżkami sprawiedliwości, ze względu na swoje imię, choćbym nawet. Chodził doliną cienia śmierci, zła się nieulęknę, bo Ty jesteś ze mną. Twoja laska i kij pocieszają mnie. O błogosławiony jest dzień, kiedy powstał Psalm 23. Ten psalm był i jest używany o wiele częściej niż jakikolwiek inny fragment Biblii. Zobaczmy teraz fragment z Ewangelii Jana, czwarty rozdział, werset od czterdziestego Czytamy. Usłyszawszy, że Jezus przybył z Judei do Galilei, udał się do niego z prośbą, aby przyszedł i uzdrowił jego syna. Był on bowiem umierający. Jezus rzekł do niego: Jeżeli znaków i cudów nie zobaczycie, nie uwierzycie. Powiedział do niego urzędnik królewski: Panie, przyjdź, zanim umrze moje dziecko. Rzekł do niego Jezus: Idź, syn twój żyje. Uwierzył człowiek słowu, które Jezus powiedział do niego i szedł z powrotem, a kiedy był jeszcze w drodze, cudzy wyszli mu naprzeciw, mówiąc, że syn Jego żyje. Zapytał ich o godzinę, o której to się stało, rzekli mu wczoraj około godziny siódmej opuściła go gorączka. Poznał więc ojciec, że było to o tej godzinie, o której Jezus rzekł do niego, Syn Twój żyje i uwierzył On sam i cała jego rodzina. Co można zaznaczyć na marginesie tego fragmentu? Człowiek przyszedł do Jezusa z prośbą. Pan Jezus uczynił cud, ale jaki to był cud? Uzdrowił syna, mimo że ten był daleko. Pan uzdrowił nawet bez dotknięcia dziecka. A człowiek uwierzył słowo Panu i ono się wypełniło. Teraz zobaczcie fragment z Ewangelii Mateusza, 11, rozdział, od wersu 28. Cytuję. Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja Wam dam odpoczynek. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie odpoczynek dla Waszych dusz. Moje jarzmo jest bowiem przyjemne, a moje brzemię lekkie. Jeżeli masz trudności, jest ci ciężko, jesteś obciążony problemami, co masz zrobić? Przyjść do Jezusa co masz zostawić zostawić mu swój ciężar co masz wziąć w zamian jego jarzmo co zyskasz otrzymasz odpoczynek dla swojej duszy i może ostatni fragment tym razem znowu ewangelia Jana 14 rozdział 6 wers czytamy tam a Jezus mu odpowiedział ja jestem drogą prawdą i życiem Nikt nie przychodzi do Ojca jak tylko przeze mnie. Co możemy zapisać na marginesie? Jezus jest prawdą. Nie mówi prawdy, ale jest prawdą. Jezus jest życiem. Jedyną drogą do życia wiecznego jest podążanie za Jezusem. Jedyną drogą do Ojca jest Jezus Chrystus. Nie kupuj Biblii, której nie chcesz oznaczać i po której nie chcesz robić notatek i kreślić. Zapamiętaj, Biblia z dużymi marginesami daje więcej miejsca na notatki. Nigdy w swojej Biblii niczego nie zaznaczaj tylko dlatego, że widziałeś to w Biblii kogoś innego.